To jest z tej strony Kacper. Zapraszam Was na recenzję kamerki do domowego monitoringu TP-Link Tapo C110. W zestawie z kamerką znajdziemy wszystkie elementy, które są niezbędne do użytkowania. Poza samą kamerką znajdziemy instrukcję obsługi, jest przewód zasilający oraz zestaw montażowy, który składa się z kołków i śrub. Za ich pomocą można przytwierdzić urządzenie do ściany lub sufitu. Sama kamerka jest stosunkowo małych rozmiarów. Składa się z kwadratowej jednostki z podzespołami oraz nóżki z ruchomym elementem. Dzięki niej możemy ustawić urządzenie w dowolny sposób pod niemal każdym kątem. W głównym elemencie kamerki od przodu znajdziemy matrycę wraz z diodami, które pozwalają na skuteczną pracę urządzenia w nocy. Jest także mikrofon oraz dioda, która informuje o statusie pracy urządzenia. Jeśli chcemy, możemy ją oczywiście wyłączyć w ustawieniach. Po prawej stronie umieszczono klawisze reset, a także slot na karty microSD. Obsługiwane są tutaj karty maksymalnie do 256 GB. Pozwoli to według producenta nawet na 3 tygodnie przechowywania materiałów. W kamerce mamy wbudowany jeszcze głośnik, który pozwala na dwukierunkową komunikację, oczywiście łącznie z wbudowanym mikrofonem. Za pomocą głośnika możemy także wywoływać alarmy dźwiękowe. Od spodu umieszczono złącze do podłączenia zasilania i według mnie jest to trochę przeciętna lokalizacja, ponieważ kabel w taki sposób mocno rzuca się w oczy, ponieważ jest czarny, a cała pozostała kamerka jest biała. Dodatkowo końcówka jest mało elastyczna, przez co nieco ograniczają się ruchy obrotowej stopki. Żeby rozpocząć korzystanie z kamerki, musimy ją najpierw skonfigurować. W tym celu pobieramy aplikację Tapo, która jest dostępna zarówno na Androida, jak i na iOS-a. Następnie się logujemy na konto lub zakładamy nowe oraz przechodzimy do dodawania nowego sprzętu. Wybieramy model C110, następnie podłączamy kamerkę do prądu i czekamy na uruchomienie. Po włączeniu zacznie mrugać dioda na kolor czerwony, co oznacza, że został aktywowany tryb parowania. W aplikacji pojawi się informacja o znalezieniu urządzenia i po chwili rozpocznie się wtedy łączenie. Ostatnim krokiem jest jeszcze podanie hasła do konkretnej sieci Wi-Fi. Możemy jeszcze ustalić nazwę i przypisać kamerkę do konkretnego pomieszczenia. Jeśli chcemy, żeby przechwytywany obraz zarejestrował się od razu na karcie pamięci, musimy umieścić ją od boku urządzenia. Następnie należy ją sformatować w aplikacji. Automatycznie zostanie wtedy skonfigurowana w taki sposób, żeby była czytelna wyłącznie dla kamerki. Nagrania będą rejestrowane w pętlach, czyli gdy wyczerpie się miejsce, to najstarsze nagrania zostają zastąpione nowymi. Mamy dzięki temu pewność, że zapewniona będzie ciągłość nagrywania. Jeśli chodzi o funkcjonalność aplikacji, to przede wszystkim mamy od razu podgląd na obraz z kamerki. Oprócz tego możemy od razu zrobić zdjęcie lub wywołać nagranie, które zapisze się nie tylko na karcie pamięci, ale także w pamięci naszego urządzenia. Oprócz tego możemy włączyć lub wyłączyć nagrywanie dźwięku, a także wybrać tryb prywatności, wtedy nie będzie rejestrowany obraz z kamerki. Możemy także wybrać opcję Move, która pozwala nam skorzystanie z tego głośnika w obudowie urządzenia do przekazania na przykład jakiejś informacji, co sprawdzi się w przypadku chociażby opieki nad dziećmi czy chociażby starszymi osobami. Może być to też świetna opcja w przypadku doglądania jakiegoś zwierzaka. Druga opcja komunikacji to połączenie. Wtedy oprócz tego, że my będziemy mogli wypowiedzieć jakieś słowa do kamerki, to także ona będzie rejestrowała głos dzięki wbudowanemu mikrofonowi. My oczywiście od razu będziemy słyszeli całość poprzez aplikację w smartfonie. W aplikacji mamy możliwość także uruchomienia alarmu, wtedy wydobywa się dość donośny dźwięk. Jest także zakładka odtwarzania i pamięć, gdzie możemy przeglądać nagrania, które zostały zarejestrowane na karcie pamięci. Jeżeli któryś fragment nas zainteresuje i będziemy chcieli go zapisać w pamięci telefonu, to oczywiście jest tutaj taka możliwość. Tak samo możemy zrobić tylko zdjęcie. W aplikacji mamy też możliwość przejścia do ustawień i tu możemy zmienić nazwę urządzenia, zmienić jego lokalizację, a także ustawić strefę czasową. Jest także możliwość odwrócenia obrazu, co sprawdzi się w przypadku montażu do sufitu. Jest także wspomniana opcja wyłączenia diody LED. Są także opcje do wykrywania ruchu. Mamy tutaj do dyspozycji bowiem dwa tryby nagrywania. Albo jest ono w trybie ciągłym, czyli wszystko co dzieje się w naszym mieszkaniu cały czas będzie rejestrowane, albo może być tylko po wykryciu ruchu. Możemy tutaj także ustawić czułość i są dostępne trzy wartości. Oprócz tego możemy sprecyzować strefę aktywności,
czyli w których miejscach ma być śledzony ruch, który ma wywołać nagrywanie. Możemy także ustawić, że za każdym razem, gdy zostanie wykryty ruch, dostaniemy powiadomienie na naszego smartfona. Jest także opcja ustawienia, że tylko te powiadomienia będą przychodziły w określonych dniach i określonych godzinach, co sprawdzi się na przykład, gdy wychodzimy do pracy. Przy wykrywaniu ruchu jest jeszcze jedna opcja, mianowicie podczas takiego wykrycia od razu może też zostać wywołany alarm. W kolejnych zakładkach mamy informacje na temat stanu karty pamięci. Jest także możliwość włączenia lub wyłączenia zapisu, są harmonogramy nagrywania, a także ustawienie jakości. Domyślna jakość jest tutaj Full HD, możemy to zmniejszyć na 720p, co pozwoli nam zaoszczędzić miejsce na karcie pamięci, albo możemy podwyższyć do 3 megapikseli i wtedy rozdzielczość jest 2304x1296 pikseli. Wtedy obraz po prostu będzie bardziej czytelny. Dalej mamy jeszcze ustawienia zaawansowane. Pierwszą opcją jest możliwość zalogowania się na konto kamery, co pozwoli na korzystanie z kamer przy użyciu rejestratorów NVR czy dysków sieciowych innych producentów. Oprócz tego jest możliwość wyłączenia rejestrowania dźwięku. Możemy także włączyć lub wyłączyć stemple czasu. W tej zakładce można także włączyć tryb prywatności, który był dostępny na ekranie głównym. W ustawieniach możemy także dostosować częstotliwość i jest to albo 50 Hz, albo 60, albo może być domyślnie tryb automatyczny. Ostatnią opcją jest diagnostyka, która pozwoli zidentyfikować ewentualne problemy. W ustawieniach możemy jeszcze udostępnić urządzenie innym osobom. Jest także funkcja automatycznego restartu, co ma wpływać na bardziej bezproblemowe korzystanie z urządzenia. Jeśli chodzi o jakość obrazu, to trzeba przyznać, że jest naprawdę bardzo dobrze. Nagrania wykonane za pomocą tej kamerki charakteryzują się sporą jakością. Mamy tutaj dobrą szczegółowość, a kolory myślę, że są w zupełności wystarczające jak na kamerkę do monitoringu. Całość po prostu wygląda dobrze, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń i zarówno do takiego monitorowania właśnie pomieszczeń, czy ewentualnego zapisania nieprzyjemnych sytuacji, jak najbardziej całość się sprawdzi. W trybie nocnym także urządzenie radzi sobie bezproblemowo. Jedyne o czym warto pamiętać to, żeby urządzenie było nieco odsunięte od ściany, szczególnie jeśli jest ona w koloru białego, ponieważ wtedy te diody podczerwone potrafią odbijać się od ściany, przez co całość obrazu może być po prostu nieco zniekształcona. Zostanie bowiem oświetlona przede wszystkim ściana, a główna część ekranu niestety będzie już wyglądała nieco gorzej. Podczas całej recenzji mogliście zresztą zobaczyć, jak wyglądają nagrania z tej kamerki. Myślę więc, że sami jesteście też w stanie wyrobić własne zdanie na temat jakości wykonywanych nagrań. Osobiście jednak uważam, że są one jak najbardziej ok i do domowego monitoringu nic więcej nie jest nam potrzebne. Szczególnie, że TP-Link Tapo C110 kosztuje aktualnie w okolicy 100 zł, co według mnie jest naprawdę bardzo dobrą ceną. Jak za sprzęt działający tak bezproblemowo, mający bardzo przejrzystą aplikację oraz rejestrujący tak dobrze wszystkie nagrania. Jeżeli więc zależy Wam na statycznej kamerce, która przede wszystkim nie będzie miała tutaj obrotowych modułów, które są dostępne już w wyższych modelach, to myślę, że C110 będzie naprawdę dobrym wyborem, z którego powinniście być jak najbardziej zadowoleni. W związku z tym myślę, że z czystym sumieniem mogę Wam polecić tą kamerkę. A co Wy myślicie o tym sprzęcie? Czy Wy byście go kupili, czy raczej szukalibyście czegoś innego? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zachęcam również do zapoznania się z pisemną wersją na oiot.pl, gdzie znajdziecie nie tylko ten test, ale także sporo innych ciekawostek na temat sprzętów internetu rzeczy. A tymczasem dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!